że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. Zaufałem ci. A ty? Czym mi odpłaciłeś? Jak myślisz? Dlaczego księżna umieściła Syjanę w bezpiecznym miejscu? Masz jakiś pomysł? Do Beauclair wróci pokój. Nim nadejdzie świt, wampiry znikną z miasta. Odejdę z nimi. Gdzieś daleko. Daleko od ludzi. Możecie spróbować mi przeszkodzić. Wtedy zabiję też was. Choć wcale tego nie chcę. Wasza decyzja. Wiem przecież. Szczerze, tak, denerwuję się. W ogóle to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte. Ale jestem mu winna to spotkanie. I tyle. Kiedy ty tkwiłeś w tej pożytecznej instytucji? Otóż przeznaczyłem ten czas na myślenie. Chcesz wiedzieć, o czym myślałem? Myślałem o liczbie ofiar Detlafa w kontekście listy cnót rycerskich. Jak pewnie sam się już domyślasz, brakuje nam jednego nazwiska. Wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie Wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag. Pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Właśnie. Potwór sam się nie pogona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać.